Ciągle rosnące ceny w budownictwie? Teraz jest na nie sposób. Zamów do końca stycznia okna, drzwi, bramy garażowe z gwarancją niezmiennej ceny w MaxiBoot. Zamawiasz teraz, a odpowiednio skompletowane zamówienie poczeka na ustalony montaż w Twoim domu czy mieszkaniu w obecnej cenie. To najlepszy sposób na uniknięcie ciągłych wzrostów kosztów w branży budowlanej. Zapraszamy do kontaktu i zamówień w salonach sprzedaży MaxiBoot. Końskie, ulica 1 Maja 4A, telefon 882 928 941. Przysucha, ulica Warszawska 4, telefon 604 799 541. E-mail biuro.maxibud@gmail.com. Nad Zalewem Antoniów w gminie Radoszyce trwają prace modernizacyjne. Ostatnie działania to choćby nowe oświetlenie oraz monitoring, a także wodociąg w tej części otoczenia zalewu, w której dotychczas go nie było. Na podjeździe i parkingu pojawiło się kruszywo, a już na wiosnę zostaną one utwardzone i wyłożone kostką. Koszt materiałów budowlanych wniósł około 200 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, to był dobry rok inwestycyjny pod kątem naszego zalewu. Zrobiliśmy częściowe oświetlenie. Właśnie w tej chwili dokańczamy nitkę wodociągową, która będzie realizowana. Został zamontowany monitoring, a lada chwila będzie też utwardzony nasz parking wraz z drogą dojazdową. Utwardzony. Kilka tygodni temu otwieraliśmy oferty przetargowe. Najtańsza oferta przetargowa na masę bitumiczną na to miejsce to przeszło 800 tysięcy złotych. Stwierdziliśmy, że jeśli mamy spółdzielnię socjalną, jeśli mamy pracowników interwencyjnych lub publicznych, spróbujemy się z tym zmierzyć, z tym zadaniem sami. Kupić materiały, te materiały nas kosztowały 200 tysięcy złotych. I ułożyć właśnie wspólnie ze spółdzielnią socjalną lub z pracownikami interwencyjnymi i publicznymi. Koszt wówczas takiego zabiegu będzie dużo mniejszy jak najniższa oferta za masę bitumiczną, a efekt, szanowni Państwo, efekt kostki ósemki, czyli kostki ciężkiej, będzie dużo ładniejszy jak sama masa bitumiczna. W tym miejscu należy podkreślić, że nasza spółdzielnia socjalna już jest na rynku kilka lat i to będzie następne wyzwanie właśnie tak samo dla jej pracowników. Mam nadzieję, że się będzie rozwijała i będziecie ten efekt już widzieli, już będziemy wchodzić. Myślę, że po tym okresie zimowym na wiosnę już będzie pierwsza łopata, żeby utwardzić tą drogę dojazdową wraz z parkingiem. Zalew Antoniów to jedna z głównych atrakcji gminy. Jej mieszkańcy, jak i włodarze liczą na szybkie ukończenie prac remontowych. Wszystkie wspomniane inwestycje mają zostać zakończone jeszcze przed nadchodzącym sezonem letnim w 2022 roku.